Witam Państwa i zapraszam na pogadankę o tolerancji, a właściwie o specyficznym rodzaju tolerancji. Gdybym miał wskazać postać, która wywarła największy wpływ na historię ludzkości w drugiej połowie XX wieku, to bez wahania wymieniłbym działającego w Stanach Zjednoczonych niemieckiego komunistę Herberta Marcuse. Gdybym miał wskazać najważniejszy tekst drugiej połowy XX wieku, a być może całego XX wieku, to raczej bez wahania wskazałbym esej Marcusego z 1965 roku pod tytułem Tolerancja represywna. Koncepcja tolerancji represywnej to stworzone przez Marcusego uzasadnienie terroru psychicznego i fizycznego, za pomocą którego lewicowa, z definicji postępowa mniejszość, ma prawo zarządzać konserwatywną, z definicji reakcyjną większością, narzucać jej normy życia społecznego i decydować o tym, co Marx w manifestie komunistycznym nazwał pięknie władzą zawłaszczania produktu społecznego. Postać i udział Marcusego w powstaniu teorii krytycznej, czyli teorii współczesnego marksizmu, są szerzej omówione w historii antykultury w mojej witrynie. W tym miejscu przedstawię tylko najważniejsze tezy eseju Marcusego i ich konsekwencje. Herbert Marcuse należał do wąskiego grona twórców teorii krytycznej. Na początku lat 30. Marcuse zajmował się we Frankfurckim Instytucie Badań Społecznych przygotowaniem we współpracy z radzieckim Instytutem Marksa Engelsa zbiorowego wydania dzieł klasyków marksizmu, a przede wszystkim opracowaniem odnalezionych wówczas w archiwach SPD tekstów młodego Marksa, tzw. manuskryptów paryskich z 1844 roku. W tekstach tych Marx twierdził, że warunkiem budowy prawdziwego komunizmu jest cofnięcie ludzkości od fazy kapitalizmu do fazy nowoczesnej wspólnoty pierwotnej. Jednocześnie Marcuse brał udział w dokonywanej przez Ericha Fromma adaptacji dla potrzeb nowego marksizmu teorii rewolucji seksualnej Wilhelma Reicha i był współautorem razem z Frommem i Horkheimerem tzw. studiów o rodzinie i autorytecie z 1936 roku. Połączenie wspólnoty pierwotnej z wyzwoleniem seksualnym zafascynowało Marcusego i określiło jego wyobrażenie o przyszłości komunizmu. W latach wojennych Marcuse nie odgrywał większej roli, ponieważ w środowisku przebywających na emigracji w Stanach Zjednoczonych niemieckich marksistów został zmarginalizowany przez Teodora Adorno, który zastąpił go w roli, nazwijmy to, osobistego sekretarza Maxa Horkheimera. Po wojnie Marcuse pozostał w Stanach Zjednoczonych, gdzie stopniowo wyrósł na głównego ideologa nowej lewicy i opublikował dwie książki przeznaczone dla masowego odbiorcy. W 1955 roku książkę pod tytułem Eros i cywilizacja, a w 1964 roku książkę pod tytułem Człowiek jednowymiarowy. W 1965 roku Marcuse napisał również niezbyt długi, adresowany do wąskiego grona odbiorców, esej pod tytułem Tolerancja represywna, opublikowany w zbiorze pod trochę mylącym tytułem Krytyka czystej tolerancji.
Tytuł zbioru nawiązuje pośrednio do Kanta, a bezpośrednio do pracy Maxa Horkheimera z 1947 roku pod tytułem Krytyka rozumu instrumentalnego. Warto podkreślić różnice w adresatach tych pozycji. Książki adresowane były do szerokiego kręgu odbiorców, stanowiących tę większość społeczeństwa, która powinna być edukowana, wyzwalana i zarządzana przez elitę. Natomiast esej adresowany był do wąskiego kręgu marksistowskiej elity, która tę większość miała edukować, wyzwalać i nią zarządzać. Książka Eros i cywilizacja z 1955 roku adresowana była do tak zwanej Beat Generation. Powstała w czasach, gdy na Zachodzie, a szczególnie w Europie, rozwijał się tak zwany ordoliberalizm, czyli mówiąc w największym uproszczeniu, chrześcijański kapitalizm, który stworzył podstawy tak zwanego cudu gospodarczego, Wirtschaftswunder, i umożliwił zarówno powojenną odbudowę, jak i szybkie tworzenie społeczeństwa powszechnego dobrobytu. W książce tej Marcuse przedstawił bardzo infantylną, ale bardzo przekonywującą dla masowego odbiorcy, wizję przyszłego systemu, w którym automaty wyzwolą człowieka z obowiązku pracy, co umożliwi mu odkrywanie nowej jakości życia. Przede wszystkim w sferze seksu, ponieważ według teorii krytycznej wyzwolenie człowieka realizuje się właśnie w sferze popędów. Książka była obliczoną na zniszczenie etosu pracy, apologią zwycięstwa psychoanalitycznej zasady przyjemności nad psychoanalityczną zasadą realności. Celem człowieka nie jest praca, ale zabawa i kopulacja. Intuicje przedstawione w Erosie zawiodły całkowicie. Prowadzona przez wychowaną na Erosie Beat Generation rewolucja kontrkulturowa załamała się, zanim osiągnęła swoje apogeum. Kontrkultura okazała się zjawiskiem i marginalnym, i powierzchownym. I nawet większość rewoltujących studentów, korzystających zresztą obficie z państwowych stypendiów, oczywiście poza tymi, którzy się zanarkotyzowali na śmierć albo skończyli w rynsztoku, po kilku latach szaleństw wracała do sprawnie funkcjonującego kulturowego społeczeństwa, zabierała się do pracy, żeby założyć rodzinę, kupić dom, kupić Pontiaca albo Volkswagena. Bo właściwie dlaczego nie? Po to kultura stworzyła cywilizację. W pierwszej połowie lat 60. społeczeństwa Zachodu poddały się urokowi systemu produkującego dobrobyt. A większość postulatów kontestatorów systemu została spełniona. Na przykład w Stanach Zjednoczonych likwidowano enklawy nędzy w ramach tzw. programu Wielkie Społeczeństwo ogłoszonego przez Johnsona w 1963 roku, a w 1964 roku wprowadzano prawo wyborcze dla murzynów, to znaczy dla Afroamerykanów, ale wiedzą Państwo, kogo mam na myśli, i zniesiono formalnie segregację rasową. Na dodatek okazało się, że kopulacja nie musi być w sprzeczności z wydajną pracą, co w gruncie rzeczy nie było takim znowu wielkim odkryciem, bo przez wiele tysięcy lat ludzie jakoś intensywnie kopulowali, o czym świadczy samo to, że gatunek ludzki przetrwał. Na wolnych chwilach jeszcze co nieco wymyślono, napisano, wyrzeźbiono, namalowano i zbudowano.
system i społeczeństwo Zachodu stawały się obrzydliwie tolerancyjne, a zarazem gnuśne. Malał również popyt na marksistowskich rewolucjonistów. W 1964 roku Marcuse napisał kolejną, tym razem pesymistyczną książkę pod tytułem Człowiek jednowymiarowy, opisującą społeczeństwo konsumpcjonistyczne, które w pogoni za dobrobytem traci z oczu ideę wolności. W ten sposób ideę wolności zdradził wcześniej proletariat, który w pogoni za dobrobytem zaczął najpierw uczyć się, potem pracować, potem zarabiać, potem kupować domy i samochody, a potem stwierdził, że komunistom za wyzwolenie dziękuję. Książka kończy się wezwaniem młodzieży do tak zwanej wielkiej odmowy, czyli do odmowy pracy, a przede wszystkim nauki, no bo nauka jest niczym innym, jak tresurą człowieka do funkcjonowania w społeczeństwie wyzysku. Dała ona impuls do ostatniej fazy rewolucji kontrkulturowej, czyli do ruchu hipisowskiego, animowanego przez czołówkę komunistycznej Beat Generation, Ginsberga, Leary'ego i temu podobne. Jednak wspomniane książki adresowane były właśnie do, przepraszam, motłochu. W 1965 roku Marcuse napisał wspomniany już esej Tolerancja represywna, adresowany do nielicznego grona studentów Brandeis University, w którym przedstawił nową taktykę marksistów, taktykę zarządzania społeczeństwem przez lewicową mniejszość i uzasadnienie eksterminacji konserwatywnej prawicy. Rozumowanie Marcusego było następujące. I proszę tutaj o chwilę skupienia. Zgodnie z teorią krytyczną, każdy system jest genetycznie wadliwy, ponieważ jest systemem niesprawiedliwości społecznej. Jednak zniewolone społeczeństwo, kierując się instrumentalnym, jednowymiarowym rozumkiem, uczy się, podkreślam, uczy się, wykorzystywać wady tego systemu dla własnej korzyści, staje się jego beneficjentem, zaczyna ten system akceptować, tworząc większość zupełnie już nieświadomą swojego zniewolenia. Większość nieświadomych niewolników. Jedyną zdrową i postępową częścią tego społeczeństwa pozostają natomiast mniejszości, które z racji swojej pozycji mniejszościowej zawsze są zainteresowane w zmianie systemu, a więc z definicji zawsze są postępowe. Marcuse nie wskazuje tych mniejszości wprost, ale jest oczywiste, że mniejszościami trwale rewolucyjnymi są przede wszystkim mniejszości seksualne, ponieważ ich konflikt z normami społecznymi nie wynika z uwarunkowań ekonomicznych, ale z przyczyn znacznie głębszych. Mniejszości są więc z natury rewolucyjne, ale ich potencjał rewolucyjny zmniejsza pleniąca się tolerancja, jaką okazuje im reakcyjna większość. Tolerowane mniejszości nie bardzo mają powód do rewolucji, jeśli mogą żyć jak chcą. Tak więc tradycyjna tolerancja, którą traktowano dotąd jako oznakę postępu, w rzeczywistości okazuje się czynnikiem hamującym postęp, czyli czynnikiem antypostępowym. Cały dalszy ciąg jest już tylko prostą konsekwencją tego rewelacyjnego odkrycia. Jeśli bowiem tradycyjna tolerancja jest narzędziem zniewolenia, to nie jest ona do pogodzenia z ideą postępu, czyli z ideą wyzwolenia. Świadomy, nowy marksista staje więc wobec dylematu,
czy można tolerować reakcyjną tolerancję? A Markuze odpowiada, że takiej tolerancji tolerować nie można. Postępowa może być tylko taka tolerancja, która nie toleruje tolerancji reakcyjnej. Ta nowa, postępowa tolerancja to właśnie tolerancja represywna. Nie jakaś mdła, zakłamana, drobnomieszczańska, kołtuńska tolerancja tolerująca odmienności i paraliżująca rewolucyjny potencjał mniejszości, ale tolerancja nie tolerująca tolerancji tolerującej. Jednym słowem, prawdziwa tolerancja represywna nie toleruje, ale nie toleruje. Powiedzmy wprost, prawdziwa tolerancja represjonuje. Jeśli myślą Państwo, że jest to kiepski żart, to przypominam, że mówimy o eseju jednego z ojców współczesnego bolszewizmu, napisanego dla elity amerykańskich studentów. To nie jest zabawa. Tego eseju praktycznie rzecz biorąc się nie wydaje, ale jestem głęboko przekonany, że jest on gdzieś w szufladzie wykładowców każdego wydziału filozofii. Co może oznaczać pojęcie tolerancja represywna? Jak przetłumaczyć to pojęcie na język społecznej praktyki? Przecież stosując tak zwaną wykładnię językową, tolerancja, która nie toleruje reakcji, powinna te reakcje zlikwidować. To nie są pytania bez sensu, bo koncepcje Markuzego dotyczą programu całego nowego marksizmu, a więc losów ludzkości, które marksiści już wielokrotnie określili w Rosji, Chinach czy na polach śmierci Kampuczy. Były tylko inne czasy i inne technologie. Nie wiadomo, czy w 1965 roku Markuze miał na myśli represywność rozumianą jako fizyczną eksterminację prawicy. Bo to prawica jest reakcyjna w odróżnieniu od postępowej lewicy, to już jest jasne. Ale wszystko wskazuje na to, że zdawał on już sobie sprawę z tego, że dobrobyt, do jakiego zdążyli przyzwyczaić się również ekstremalni rewolucjoniści, nie bierze się z niczego, że ktoś go musi wyprodukować. I na pewno nie są w stanie z tego zrobić ani nowocześni marksiści, ani wychowywany przez nich człowiek krytyczny. W odróżnieniu więc od marksistów klasycznych, którzy chcieli kapitalistów po prostu wymordować i zabrać im bogactwo, Markuze wyraźnie sugerował rozwiązanie znacznie bardziej racjonalne. Jest nim system, w którym reakcyjna większość pozostaje wprawdzie większością ilościową i posłusznie pracuje, tworząc dobrobyt, ale zasady życia społecznego określa i władzę zawłaszczania produktu społecznego, nie mogę wyjść z podziwu dla tego marksowskiego określenia, sprawuje postępowa mniejszość, która jest wprawdzie mniejszością ilościową, ale bezdyskusyjnie większością jakościową. Jest to postulat pozornie niedorzeczny, ponieważ większość ma zwykle wystarczającą siłę, żeby określać według własnego etosu zasady i normy obowiązujące w sferze życia społecznego, nawet jeśli toleruje autonomię mniejszości. Jednak geniusz Markuzego polegał właśnie na tym, że zrozumiał on, iż siła grupy społecznej wcale nie zależy od jej liczebności, ale od siły jej przekonań, czyli od jej etosu.
najliczniejsza nawet większość, bez etosu, albo z etosem rozbitym, ośmieszonym, splugawionym, zdeprecjonowanym, upokorzonym, nie jest większością, ale tłumem, motłochem, którym bez trudu może kierować niewielka, dobrze zorganizowana, świadoma swoich celów grupa. Do tej grupy i dla budowania jej etosu napisał Herbert Marcuse esej Tolerancja represywna. Marcuse wprowadził w nim jeszcze kilka innych pojęć, które zrobiły później oszałamiającą karierę i niestety weszły nie tylko do języka postępowej lewicy, ale również do języka potocznego. Chodzi o pojęcie negocjowalnej prawdy i społecznego dyskursu, w którym ta prawda miałaby być wypracowywana. Techniki zdobywania dominacji przez antykulturową lewicę nad reakcyjną prawicą opracował rumuńsko-francuski filozof i komunista Serge Moscovici w Paryżu w drugiej połowie lat 70., a ich filozoficzno-socjologiczne uzasadnienie przedstawił marksista, którego ja określam jako marksistę ekumenicznego, Jürgen Habermas, ostatni oficjalny reprezentant frankfurckiej teorii krytycznej, a potem pokolenia niekojarzonych już z komunizmem marksistów humanistów, takich jak Foucault, Bourdieu i podobni. Te sprawy będą tematem innych odcinków. Cel tej pogadanki jest znacznie skromniejszy i sprowadza się do jednego stwierdzenia. Jeśli obecnie w przestrzeni publicznej środowiska lewicowe używają pojęcia tolerancja, to trzeba wiedzieć i pamiętać o tym, że nie mają one na myśli tradycyjnie rozumianej tolerancji, polegającej na tolerowaniu odmienności i uznawaniu praw mniejszości do życia według własnych upodobań. Bo to jest rozumienie właściwe ludziom wychowanym w tradycyjnej kulturze. Ale tolerancję represywną, czyli prawo mniejszości do narzucania większości swoich zasad życia społecznego i egzekwowania posłuszeństwa tej większości wszelkimi środkami mieszczącymi się w bardzo szerokich granicach pojęcia represywności, z fizycznym terrorem włącznie. Taka coraz powszechniejsza interpretacja pojęcia tolerancja nie jest stosowana świadomie. Jest bowiem wynikiem bardzo długiego już procesu indoktrynacji, którego sens odsłania esej Herberta Marcuse. Zapewne dlatego nie jest on powszechnie znany. Zapewne dlatego jest on powszechnie nieznany. No, teraz już trochę jest. Dziękuję bardzo.